witam wszystkich bardzo serdecznie, Żywiec jest miastem i w ogóle cały region, gdzie dominują tak naprawdę sporty indywidualne, na przykład w biatlonie Magdalena Gwizdan jest niekwestionowaną gwiazdą. No dzisiaj sobie porozmawiamy o tenisie stołowym, a z nami dzisiaj Karolina Tokarczyk. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Powiedz nam Karolina, teraz mam okres wakacji, prawda? Czy tenisiści stołowi trenują na wakacjach, czy odpoczywają? Jak to jest? Tak naprawdę tenisiści nigdy nie mają odpoczynku, trenuje się cały czas. We wakacje miałam w sumie 10 dni odpoczynku i tak teraz cały czas gram i gram. Czyli cały czas jesteś na obozach, tak? Praktycznie tak. Wytrzymujesz to wszystko, jak ty w ogóle masz tę chęć do tego tak naprawdę? Powiedz, gdzie tkwi sekret? Tak jakby nie ma sekretu, po prostu lubię to robić i no tak jakby tenis jest moim życiem. Powiedz mi, gdybyśmy tak przez chwilę porozmawiać o tym sezonie, który minął, bo tenisie stołowym jest tak, że gramy na przestrzeni roków tak naprawdę. 2012-13 to był długi miesiąc, długie rozgrywki. Czy wszystko ci się udało osiągnąć to, co myślałaś, to, co chciałaś? Co się udało, co się nie udało? Na pewno nie udało się zdobyć Mistrzostwa Polski, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona. Pojechałam na wiele zagranicznych turniejów, pojechałam na Mistrzostwa Europy, byłam w czwórce na Mistrzostwach Polski. Ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego sezonu, tylko tam kilka potknięć było w trzech finałach. No. Powiedz, Mistrzostwa Europy, impreza praktycznie dla wielu ludzi nieosiągalna tak naprawdę. Jakie jest uczucie, kiedy jedziesz na imprezę takiej rangi? Nie da się tego opisać. No, czujesz się taki wyróżniony, taki najlepszy. No. Fajnie było doświadczyć takiej rzeczy, bo może ciężko być znowu tam pojechać. Powiedz mi, nie wiem, czy tam u was było, czy był grany Mazurek Dąbrowskiego. Był czy nie? Był chyba nie, co? Nie, nie był grany. Ale jest to duma jakaś, że ja reprezentujesz kraj narodowy, prawda? Być wśród międzynarodowej elity zawodników, tak? Mieć już koszulkę z orzełkiem to już jest coś. W takim razie jest pozostaje inne pytanie. Co zrobić, żeby mieć taką koszulkę na sobie? To też jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Wiadomo, że trzeba ciężko pracować. Najwięcej trzeba pracować nad swoją głową. Okej, dojdziemy do tego za chwilę może. Cały sezon praktycznie utrzymywałaś się równą formę. I to między innymi pozwoliło ci też, z tego co wiem, na start na Mistrzostwach Europy. Jaki jest też sposób na to, żeby tą wysoką formę utrzymywać się? Czy można gdzieś w tym momencie powiedzieć sobie, a poczekam, posiedzę, poleżę i tak wiem, że już się uda i pojadę? Jak to było z tobą? No nie można sobie czegoś takiego powiedzieć, ale ja w pewnym momencie sobie tak powiedziałam i odpoczywałam, ale potem trzeba było się zmobilizować, zaczęłam potem trenować kondycję, zaczęłam już ostro się przygotowywać. No ale wiadomo, że mogło mi coś braknąć i może właśnie przez to nie zdobyłam tego Mistrzostwa Polski. Bo wiadomo, że rywalki też trenują, wszyscy trenują. No i każdy odpoczynek to tak jakby cofnięcie się w swoim poziomie. Czyli tak naprawdę jak nie idziesz do przodu, to się zatrzymujesz i stoisz w miejscu, ale mówiąc inaczej, to się cofasz, nie? No, bo one cały czas idą do przodu. A ty nie idziesz za nimi. Albo przed nimi. Dokładnie. Zależy, które miejsce chcemy sobie wybrać, a powiedz mi. Ty już grasz już parę lat tego tenisa, ale jak to było? Powiedz mi o początkach. Pamiętasz ten okres w ogóle? Jak to się stało, że w ogóle wylądowałaś w tenisie stołowym? No to akurat dobrze pamiętam, bo rodzice kupili stół, żeby sobie tak poodbijać. I wtedy były takie zawody miejskie tutaj w Żywcu. I stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie pograć. I wtedy zauważył mnie pan Jerzy Schreiber. I on powiedział, że mam do tego talent i w ogóle i on mnie wziął do klubu, pociągnął mnie tam. No i po pierwszym treningu stwierdziłam, że mi się to podoba i od razu przeszłam. I tak już poleciało, mówisz, co? Dokładnie. Za nami cała masa tak naprawdę twoich trofeów. Dla wielu z nas, którzy nas oglądają w tym momencie, no każdy może poczuć taką pewną zazdrość, prawda? Jesteś młodą zawodniczką tak naprawdę, masz już tyle laurów. Co robić tak naprawdę, żeby to wszystko mieć u siebie? Co robić? No, trzeba trenować. Trenować. No właśnie. Nie ma innego wyjścia, prawda? Trzeba po prostu robić to, co się lubi. No. A powiedz mi tak, gdybyś sobie trochę porozmawiali o tych trofeach, który byłby takim
Czy jest jakiś, z którego jesteś najbardziej dumna? Czy nie ma? Czy w jakimś sensie, w jakimś równym sensie to wszystko traktujesz? Czy jesteś dumna ze wszystkiego, co tu jest? No raczej ze wszystkiego. Nie mam jakiegoś ulubionego pucharu ani medalu. Nie mam czegoś takiego. Jest tu gdzieś twój puchar, który zdobyłaś pierwszy raz w życiu? Mam gdzieś go? Po raz pierwszy? Tak. Ale to nie jest puchar z tenisa. To jest z ziemnego. A z tenisa stołowego? Mamy tu gdzieś? Gdzieś jest na pewno, ale który to do końca nie wiem. Ale obstawiałabym, że to jest to. Powiedz mi, co czuje zawodnik, zawodniczka, kiedy po raz pierwszy wygrywa coś takiego w swojej dyscyplinie? No to jest naprawdę wielka duma. Stajesz na pierwszym miejscu, bądź też na drugim, bądź trzecim. Ale tak patrzysz się na tych innych zawodników, co tam stoją i czujesz, że jest byłaś od nich lepsza. Czyli ciągle chcemy być w jakimś sensie lepsi, ale jest pewnie niebezpieczeństwo, powiedz mi, bo czasami wiesz, ja chcę być pierwsza, wygrywać. Czy człowiek może się w tym pogubić? Może. Czasem właśnie przegrywa się przez to, że już się myśli, że ja na pewno wygram, bo przecież jestem najlepsza w ogóle. A tak naprawdę przegrywasz przez swoje błędy, bo załóżmy, że grasz półfinał czy coś tam, a ty widzisz się już w finale, no i przestajesz myśleć o tym, co dzieje się teraz. No i tak wszystko się toczy i przegrywasz. Właśnie mówiliśmy parę minut wcześniej, że dużo tak naprawdę tutaj zależy od głowy. Technika też swoją drogą. Co tu decyduje? Głowa przede wszystkim? Czy umiejętności? Jak to jest? Jak sądzisz w twoim przypadku? Według mnie to jest porówno. W moim przypadku to chyba bardziej to, co gram, niż to, co myślę, bo ja też mam problemy. I no, w sumie jak każdy człowiek, no ale bardziej umiejętności. Kilka lat temu pytałem inną zawodniczkę, co to jest tenis stołowy. Odpowiedziała dosyć tak wymijająco, powiem szczerze. Ona nazwała to, że to jest rodzaj dyskusji między dwoma ludźmi. A jak ty to widzisz tak metaforycznie? Można to jakoś inaczej powiedzieć ludziom? Czym jest tenis stołowy? Nie mam pojęcia. Nie myślałam nigdy nad takim czymś. Okej. Ale tak w sumie kiedyś się śmiałam z kolegą, że to jest taka wymiana tak jakby agresji. Aha. Że ja mówię jakąś ripostę i on na to odpowiada. Czyli to jest jednak dyskusja. No tak, można tak powiedzieć. Każda dyscyplina sportowa ma swój jakby język, prawda, którym ludzie operują. W tenisie stołowym jest tak samo. Gdybyśmy chcieli tak powiedzieć ludziom, czym jest tak zwana mało popularna, wiesz o czym mówię w tym momencie, takie brzydkie słowo, świnia, to co byśmy o tym powiedzieli? Ale jak to wyjaśnić? Tak. No to jest to zagranie bardziej przypadkowe na korzyść swoją, gdzie zawodnik po przeciwnej stronie denerwuje się, bo to już jest piłka praktycznie nie do odebrania. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy powiedzieli, że świnia to sytuacja, kiedy twój rywal nie potrafi zaakceptować tego, że straci punkt, to też bylibyśmy blisko prawdy? Tak. Czyli warto tak na to popatrzeć, bo za dużo nerwów przy tym, nie? Ale powiedz mi, miałaś kiedyś sytuację też, kiedy raz za razem, być może było coś takiego, twoja rywalka, twój rywal, cokolwiek, prawda, dostawałaś takie piłki. Jak się wtedy czujesz? No wiadomo, że czujesz się źle, no ale świnia to też piłka. I trzeba się z tym pogodzić, bo to nie jest tak, że to działa tylko w jedną stronę, tylko najczęściej jest tak, że ty dostaniesz tą świnię, ale za chwilę to ty dasz przeciwnikowi. Dokładnie, prawda? Gdybyśmy mieli zapytać się, bo tenis stołowy jest grą indywidualną z jednej strony, z drugiej zespołową. Gramy samemu albo we dwójkę. W czym się czujesz lepiej, w czym gorzej, czy nie ma różnicy? Lepiej się czuję w grze podwójnie. Bo to zawsze grasz z tą drugą osobą i jak tobie coś nie wyjdzie, to jej może coś wyjdzie. Bo gra indywidualna to jest, liczysz tylko na siebie, nie ma kto ci pomóż. Powiedz mi, czym jest stójka w tenisie stołowym? Znasz coś takiego? No znam. Wiele razy tego doświadczyłam. No ale no, nie wiem jak to powiedzieć. No,
to stójka, no to tak, że zdobywasz nagle tak dużo punktów, już myślisz, że wygrałaś i nagle wszystko się sypie, bo już widzisz następnego seta, bądź już następny mecz, no i zapominasz znowu o tym, to samo jest, co mówiłam wcześniej. No i przeciwnik cię dogania, no i albo się obudzisz i zaczniesz grać, albo już leci do końca. Czyli tak naprawdę zawodnik wtedy śpi, prawda? Tak jak mówisz. No mniej więcej. Można się obudzić? Albo można. Czy po meczu dopiero? No czasem tak jest i potem się żałuje tego, co się zrobiło. A w takich sytuacjach trener pomaga, czy nie zwraca się na to uwagi? Co decyduje? No jeżeli trener jest dobry, to zauważy, że coś jest nie tak i weźmie czas, albo zacznie coś dopingować, albo cokolwiek. No ale czasem to nawet to nie pomaga. Gdy teraz tak przechodzimy sobie na tematy związane z trenerami, w swojej karierze już miałeś do czynienia z wieloma szkoleniowcami. Które z nich jakoś cię tak najbardziej zainspirował, inspiruje do tej pory, a kogo byś najbardziej wyróżniła? Czy możemy o takiej sytuacji w ogóle mówić? No to wiadomo, że mój trener, który jest cały czas ze mną, czyli Jerzy Schreiber. Dzięki niemu zaczęłam grać, on mnie szkoli, on mnie przygotowuje do każdego turnieju. W sumie całą grę, którą teraz gram i to co umiem, to zawdzięczam jemu. Super. Oprócz swoich rozgrywek indywidualnych, no nie możemy o tym nie powiedzieć. Grasz także w Lidze w Bielsku. Tak. Która drużyna, że tak powiem, nie będę pytać o to, kto wygra tę ligę, bo to jest tak, jakbyśmy totolotka sobie wystawiali, nie wiadomo, co tak naprawdę będzie. Ale która drużyna jest, gdybyśmy tak z jakimś takim lekkim ukłonem dla tych zawodników powiedzieli, najsympatyczniejsza? Ciężkie pytanie w tym momencie, prawda? Najsympatyczniejsza? Bo pytam nie bez powodu, bo tacy zawodnicy nas mogą w tym momencie oglądać, prawda? No, nie wiem, no. Wszyscy ludzie są tam bardzo sympatyczni. Nie spotkałam się jeszcze z osobą, która byłaby nieżyczliwa wobec mnie. Więc tak trudno mi coś takiego określić. A taki rywal, rywalka, z którą tak, wiesz, mina się wykrzywia, no trzeba zagrać, nie potrafię, ale potrafię, no ale tak źle jest, ale muszę zagrać. Jest ktoś taki? Ale taka, że nie lubię z nią grać, czy po prostu... Lubię, kurde, muszę zagrać, wygrać, no nie pasuje mi ten styl, ale zagram, no nawet jak wygram, no wiesz o co chodzi, prawda? No mniej więcej, znaczy wiele jest takich zawodników, no nie każdemu swoje style pasują. Jasne. Jakbym zaczęła mówić najwięcej, to bym podała taktykę, jaką na mnie grać. No więc to może tak nie za bardzo. To nie mów może o tym. No, może tak. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę wszędzie jest ktoś, kto na mnie pasuje. No każdy tak ma, to jest akurat normalna rzecz. W porządku. Gdybyśmy sobie tak teraz stanęli tu i teraz, przed nami wrzesień, niektórzy będą oglądać nas już we wrześniu, my to nagrywamy w sierpniu. Powiedz mi, jakie sobie stawiasz, masz jakieś cele związane z nowym sezonem, bo praktycznie już wchodzimy w niego, prawda? No praktycznie tak. Znaczy celem moim jest głównie to, żeby wejść do szesnastki w Polsce i się tam cały czas utrzymywać. Tak, teraz na ten rok nie mam jakichś większych wymagań, bo to jest pierwszy rok w nowej kategorii i ciężko będzie coś zrobić, ale z każdego sukcesu wyżej będę się cieszyć. Dokładnie to, bo nie zawsze nobilitacja to jeszcze lepsze i fajne prace. No tak. Pominęliśmy trochę tak naprawdę ten temat, bo to też jest wesoła sprawa. Jesteś zawodniczką, która gra z stylem ofensywnym. Tenis stołowy jest grą taktyczną, gdzie każdy gra trochę inaczej, każdy. To co umie, to co lubi, to co potrafi. Są też obrońcy. Z kim się gra lepiej, z kim się gra gorzej. Lubisz grać na obrońców? Teoretycznie lubię grać, ale nie za bardzo to umiem. Ale już ostatnio się poprawiłam i to właśnie też zasługa mojego trenera. I coraz lepiej mi się to gra. Nawet ostatnio miałam okazję ograć obronę, chłopaka, który gra na obronę. I byłam zadowolona. Czyli tak naprawdę ciągle jest jakiś postęp, szczerze mówiąc, nie? Tak, jeśli się trenuje, to robi się postęp. Jeśli jest ktoś obok jeszcze, kto powie, co poprawiamy. To już w ogóle.
Czyli tak naprawdę jaka jest metoda na sukces, gdybyśmy to teraz wszystko spuentowali? Bo w zasadzie powiedzieliśmy sobie chyba tutaj wszystko, nie? No, wydaje mi się, że tak. Ciężka praca. Ciężka praca. Trening, kondycja, głowa. Entuzjazm. Też, prawda, musimy to lubić, nie? No i chłodne oko kogoś z boku, który powie, co nam nie wychodzi też, no. Prawda? Czyli doświadczony trener. Serdeczne dzięki za rozmowę, dzięki, że nas w ogóle dzisiaj zaprosiłaś. Duża przyjemność. Dziękuję też.